Chciałybyście lulać Jezuska cały czas? Lulaj, że Jezuniu, Jezus jest już jako król. Jezus Chrystus jest jako król. A co, będziesz lulać Jezusicka bez końca? Jezusicek to nie jest Jezusicek. Człowiek się rodzi po coś. Idź do domu żałoby, prawda, bo tam się czegoś nauczysz. Więcej korzyści wynika z domu żałoby niż z pieśni głupców radosnych, jak to mówi Pismo Święte, że ważniejszy jest koniec sprawy, Biblia mówi, niż jej początek. Koniec sprawy, czyli po to się człowiek rodzi, żeby miał imię, nie w sensie tytułu, docent, doktor, habilitowany, bo to też diabelska zmyłka oszustystyczna, tylko dobre imię u Boga, że Bóg zapisuje ciebie w pamięci jako osobę dobrą, taką osobę, która ma już plus u Boga. Także przy w zmartwychwstaniu, w okresie milenium, będziesz miał u Pana Jahwe, u Pana Boga plus. A co dalej? Zobaczymy. Jeżeli się wykażesz, będziesz lojalny, będziesz wierny, no to przetrzymasz. Przeżyjemy do nowego porządku, gdzie nie będzie śmierci. To jest takie oczywiste, być w prawdzie, ale cały świat nie jest w prawdzie. Cały świat jest w kłamstwie i te przekazania, które, że drugie zostało wyrzucone, dziesiąte na dwie części podzielone. Całe mnóstwo innych rzeczy, bo my tutaj trzymamy się tak tych przekazań, żeby powiedzieć to, że ludzie Biblię zawsze lekceważyli. Potem też w średniowieczu palili na stosie, włącznie z wkładką, czyli człowiekiem. Na przykład Jan Hus, też oglądałyśmy niedawno film na temat Jana Husa, jak spalono Jana Husa. A teraz różne książki czytają. Oczywiście bez Biblii człowiek nigdy nie będzie mądry, prawda? Biblia mówi wręcz, czytaniu ksiąg nie ma końca.